Tekst manny na 2 listopada. Pan jest, co dobrego w oczach Jego, niech czyni. 1 Samuelowa rozdział 3 werset 18. Komentarz parauzyjny. Nie wiemy, co służy naszemu najwyższemu dobru. Czasami rzeczy, których pragniemy i o które zabiegamy, uznając je za dobre, w rzeczywistości mogą być dla nas niekorzystne. Błogosławieni są ci, którzy wiarą potrafią przeniknąć mrok każdej próby, trudności i braku zrozumienia, świadomi, że zna Pan tych, którzy są Jego i że sprawia, by wszystkie rzeczy działały wspólnie dla ich dobra. Mamy cierpliwie czekać na Pana i cierpliwie przyjmować te doświadczenia, jakie Jego opatrzność dla nas przewidziała, nie kwestionując mądrości, miłości ani mocy tego, z kim mamy do czynienia. Reprinty numer 2806 i 2887. Komentarz epifaniczny. Chrześcijanin powinien dostrzegać opatrzność Pana we wszystkich swoich sprawach bez względu na to, czy przynosi pomyślne czy niepomyślne wydarzenia, nagrody czy kary. W każdym wypadku wola Pana powinna być z całego serca przyjęta. Będzie to trudne w niepomyślnych doświadczeniach, szczególnie jeśli stanowią one kary. Wtedy jednak tym bardziej istnieje potrzeba uległości, ponieważ jej brak prowadzi do całkowitej samowoli, która musi zakończyć się zupełną klęską. Lepiej jest jednak być jak Samuel, typ maluczkiego statka, do prowadzenia którego wystarczało spojrzenie, niż jak Heli, typ wielkiej kompanii, który potrzebował karania z powodu znacznej miary samowoli. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety 39 i 42, a postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, a wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Zaś powtórę odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli mnie nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola Twoja. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 30. Nie mogąc ja sam od siebie nic czynić, jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca. Rozdział 6 werset 38. Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moje, ale wolę onego, który mnie posłał. Filipensów rozdział 2 werset 8, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dzieje apostolskie rozdział 21 wersety od 10 do 14, a gdyśmy tam przez niemało dni zamieszkali, przyszedł z judzkiej ziemi prorok niektóry, imieniem Magabus. Ten przyszedłszy do nas i wziąwszy pas Pawła, a związawszy sobie ręce i nogi, rzekł: To mówi Duch Święty, męża, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jeruzalemie Żydowie i podadzą go w ręce poganom. A gdyśmy to usłyszeli, prosiliśmy i my, i ci, którzy na onem miejscu byli, aby on nie chodził do Jeruzalemu. Tedy odpowiedział Paweł: Cóż czynicie płacząc i sercem mi psując? Albowiem ja nie tylko być związanym, ale i umrzeć jestem gotowy w Jeruzalemie dla imienia Pana Jezusowego. A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska. 1 Piotra rozdział 2 werset 23, któremu gdy złorzeczono, nie odłorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Rozdział 4 werset 19. Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj Jemu, jako wiernemu Stworzycielowi, poruczają dusze swoje, dobrze czyniąc. Psalm 31, werset 6, w ręce Twoje poruczam ducha mego, odkupiłeś mnie, Panie, Boże prawdziwy. Psalm 39, werset 10, zaniemiałem, i nie otworzyłem ust moich, przeto, żeś to Ty uczynił. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 46, a Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to rzekłszy, skonał. Hioba, rozdział 1, werset 21, i rzekł, nagim wyszedł z żywota matki mojej, i nagim się zaś tamże wrócę, Pan dał, Pan też wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Izajasza, rozdział 39, werset 8. Wtedy rzekł Ezechyjasz do Izajasza, dobre jest słowo Pańskie, któreś mówił, i dołożył, dobre, przeto, że pokój i prawda będzie za dni moich. Pieśni 67, 38, 43, 57, 228, 222, 305. Wiersze Brzasku, 174, nie moja, lecz Jego wola. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5296. Pytania, jakie miałam doświadczenia w tym tygodniu w związku z myślą tego tekstu? Jak je przyjęłam? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Co z tego wynikło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.